Panie. O jest. Cześć, witajcie na blogu Hopster Blog. Kolejna degustacja, tym razem piwo z Lidla. Be Like Mitch z browaru Ale Browar. Proszę bardzo, etykieta. Jest to American Wheat. Prawda. No, wyposażyłem się w sprzęt Mitcha, także teraz mogę degustować. To jedziemy, czytamy. Piwo niefiltrowane, niepasteryzowane. 4,4% alkoholu, bardzo mało. 11,6% ekstraktu. American Wheat. Dobra, to czytamy. Zawsze był moim guru. Ciął fale kraulem jak szkunę na pełnych żaglach. Kobiety mdlały na jego widok. Nigdy nie naginał swoich zasad. Sięgał po leki żywiające American Wheat dopiero wtedy, gdy ratował pół plaży i zszedł z posterunku. Serwować w temperaturze 6-8, także taka jest właśnie temperatura tego piwa. Składniki: woda, słody, pale ale, pszeniczny, wiedeński, zakwaszający, czyli dosyć jasne. Chmiele: citra, amarillo, simcoe, cascade, Rogers Ophelia 05, czyli amerykańskie chmiele. Goryczka niska, słodycz taka na 40% i moc też na 40%. Ogólnie o co chodzi? Nazywa się to amerykańska pszenica, tak? Ale nie jest to pszenica, jak myślicie. Nie jest to klasyczna bawarska pszenica goździkowo-bananowa. W tamtym stylu główną rolę odgrywają drożdże. Drożdże do Weizena i one właśnie dają te aromaty drożdży i bananów. Tutaj z kolei główną rolę odgrywają chmiele, które dają aromaty cytrusowo-tropikalne. I takie ma być to piwo. Mają być jedno i drugie, ma być lekkie, jasne, żywiające na lato, ale tutaj grają pierwsze skrzypce właśnie te chmiele, aromat chmielowy, a tam grają drożdże. Tyle. Jedziemy. Próbujemy. Powinno być raczej dość tak w stronę, myślę, wytrawności bardziej. Ale dobra, sprawdźmy, czy się nagrywa na otworze. Nagrywa się. Także jedziemy. Ładne syknięcie. Dymek. Piękny aromat amerykańskich chmieli. No bajeczny, orzeźwiający, soczysty, świeży. Piwo, jak już wcześniej wspomniałem, z Lidla za 6,99. Wciąż jeszcze jest, także jeżeli nie macie go, to nie gnijcie. Teraz się okaże, czy warto zresztą, ale no... Piana drobno, średnio pęcherzykowa, biała. Kolor taki złoty, lekko zmętniony. Ładnie pachnie, bardzo. No, ewidentnie amerykańskie chmiele, takie tropikalno-cytrusowe, bardzo, bardzo fajne. Raczej cytrusowe, raczej w stronę cytrusów, ale tropiki też gdzieś się przewijają. Dobra, próbujemy. Dobra. Tak samo w smaku cytrusowo-tropikalny. Delikatna podbudowa słodowa, takiego jasnego słodu. Nadaje trochę pełni, nie jest takie puste, wodniste, takie wiecie, jak nasze koncerny. Jest właśnie fajnie podbudowane tym słodem, tak delikatnie tylko, żeby nadać pełni. Cytrusy w aromacie i w smaku. Średnio nagazowane, przyjemnie, nie musi być wcale tak wysoko. Goryczki tutaj nie ma być, no i jak na razie nieszczególnie ją czuję. Jest niesamowicie pijany. Piję. Chcę się brać kolejny łyk. Jakaś minimalna może taka goryczka się gdzieś tam pojawia, ale na pewno nie jest ona uciążliwa. Jeżeli nie lubicie, to nie będzie wam ona przeszkadzała. Także piwo bardzo udane i mogę teraz oficjalnie powiedzieć: biegnijcie do Lidla po to piwo. Be Like Mitch, Ale Browar, amerykańska pszenica. Naprawdę warto wydać 7 zł, 6,99 konkretnie. No i co? Ja na pewno dokończę ze smakiem, bo jest naprawdę pyszne. Jest naprawdę bardzo smaczne. Takie delikatne. Myślę, że każdemu posmakuje. Mimo, że nie lubicie, jeżeli ktoś nie lubi amerykańskich chmieli, tej goryczy, którą one sobą niosą, no to tutaj nie ma tego. Tutaj jest
aromat i smak amerykański, ale goryczki tutaj nie ma jakiejś tam szczególnie wysokiej. Jest raczej minimalna. Gdzieś tam zauważalna, ale minimalna. Bardzo fajne piwo, zbalansowane. Bardzo dobrze wyszło, także polecam i tyle. Także to by było tyle. Zaraz się zaczyna mecz. Polska-Słowenia, także piwo mam. Dobra, dajcie łapkę w górę, że podobało się, dajcie też, szerujcie moje filmiki, jeżeli możecie, jeżeli macie ochotę. Chciałbym dotrzeć do jak największej liczby ludzi, żeby jak największa liczba ludzi, osób zobaczyła to. No, staram się promować piwo, dobre piwo i mam nadzieję, że wciąż będę miał motywację, żeby to dalej robić. A dzięki Wam, dzięki Waszym share'om, lajkom i tak dalej, mam ochotę nagrywać kolejne. Także, dobra, tyle. Cześć.